na lisie bajeczki. Ale dzisiaj jest dzień bardzo, bardzo specjalny, bo dzisiaj są przecież Mikołajki. I święty Mikołaj chodzi i roznosi różne prezenty. No i ja dzisiaj, chociaż nie mam czapki, ani czerwonego kubraczka, ani grubego brzucha, ani brody, ani... no nie jestem Mikołajem, to i tak dam wam prezent. Dzisiaj będzie bardzo specjalna bajka i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że znowu będzie bajką na życzenie. Jedna moja bardzo duża fanka poprosiła, żeby znaleźć lisią wersję bajki o koniku Garbusku, jej ulubionej. No i ja szukałem bardzo, bardzo długo. I okazuje się, że nie ma. Ale nie martwcie się, bo ja, jak się okazało, że lisy nie mają bajki o koniku Garbusku, to poszukałem dalej i znalazłem u jednego takiego mojego kopytnego przyjaciela z innego spektaklu z naszego teatru, że się dowiedziałem się, że jest u niego bajka o koniku Garbusku, a właściwie troszeczkę inna. I on ją zaraz ma. Cicho, jeszcze nie. Dobra. On ją wam zaraz opowie. No, a więc miłego słuchania, a ja już oddaję głos mojemu drogiemu gościowi, wielkiemu przyjacielowi, zupełnie niełosiowemu, Rudolfowi Reniferowi. Już. Hello! That's me! No przyjdźże już! Dobra. Konik Grubasek. Dawno, dawno temu, hen daleko, daleko na rosyjskich pustkowiach żył sobie kiedyś konik. Był malutki, miał krótkie nóżki i gruby brzuszek, także wyglądał jak beczułka na nóżkach. A że były krótkie, to strasznie ciężko było mu się przedzierać przez syberyjskie śniegi. Konik Grubasek miał jedno wielkie marzenie. Chciał zostać siłą pociągową. Czemu pociągową? Jak tu jest, to jest dobrze napisane? Ja wiem, to twoja książka, czytaj! No dobra. Chciał zostać siłą pociągową Mikołaja i ciągnąć jego sanie. Ale nie mógł, bo wszyscy wiedzą, że sanie Santa są ciągnione przez renifery. No, więc nie mógł się tam dostać, bo nie było miejsca w zaprzęgu. Ale konik Grubasek był uparty i wiedział, że Santa to nie jest jedyna osoba, która rozwozi dzieciom prezenty. A ponieważ mieszkał na Syberii, to postanowił zostać konikiem w zaprzęgu Dziadka Mroza. Szedł więc bardzo długo, żeby do tego Dziadka Mroza dojść. I szedł bardzo długo, bo Syberia jest wielka. A pamiętacie, że miał krótkie nóżki, a na Syberii jest śnieg bardzo duży. Więc ciężko mu było, ale im dłużej szedł, tym stawał się silniejszy. Nóżki co prawda dłuższe się nie robiły, ale za to ta baryłka, którą miał zamiast brzuszka, robiła się jakby mniejsza. I kiedy już doszedł do domu Dziadka Mroza, to był wcale nie gruby, tylko mięśni cały. Więc nie mógł się już nazywać konikiem Grubaskiem. Ale jak go tylko Dziadek Mróz zobaczył, to krzyknął: no, to jest koń do mojego zaprzęgu! I zaprzągł go do samego środka, bo sanie Dziadka Mroza ciągnione są przez trzy konie. I konik Grubasek był we środku.
ale ponieważ nie był już gruby, trzeba było mu znaleźć inną nazwę. Jakoś z pomocą przyszła ciężka praca, bo od tego ciągnienia Dziadka Mroza ciężkich sań i prezentów konik dostał garba i od tej pory nazywał się Konik Garbusek. Jeszcze morał. Morał z tej historii jest taki, że jak czegoś bardzo pragniesz, to wszystko osiągniesz, tylko uważaj, bo możesz zmienić imię. A mnie jeszcze babcia mówiła, że ucz się i pracuj, a garb ci sam wyrośnie. Więc każdy z nas może zostać takim konikiem, garbuskiem, albo liskiem garbuskiem, albo ludziem garbuskiem. Kto chce? tak czy owak, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak macie jeszcze jakieś inne marzenia bajkowe, to wysyłajcie mi koniecznie i ja poszukam tych wszystkich bajek dla was, a jak u lisów nie znajdę, to sami widzicie, poszukam u innych znajomych. No i udanych Mikołajek, do zobaczenia. Merry Christmas. See you soon.